Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Gas Station Simulator. Mamy kogoś w garażu. Wynajmniej sprzęt do nurkowania. Już zużyli skubańcy, ale to chyba po tych zmianach, słuchajcie. Czego ty tam pragniesz? Widzę kółka, ale coś się tu... aż trzy koła. To kurczę, musimy zamówić, bo... nie ma jak go obsłużyć. Części, opony. O, drogo. Dobra, lusterek jeszcze trochę mogę zamówić. I trochę tych pisaków. Ile ja mam tam? 2,5 koła. Dobrze. Pozamawiajmy. I to co mam, to mu zrobię, ale na resztę będzie musiał synek poczekać. Czekajcie, to... Dziwne, by się to koło nie podświetlało przez chwilę. Proszę Państwa, przypominam, jeszcze mamy do realizacji wyzwania dwa pojazdy tutaj obsłużyć. Jak rozumiem, ten jest pierwszym, więc jeszcze zostanie jeden. No i dalej będziemy patrzeć, co nam tutaj znowu wlepią. Jeżeli chodzi o Czuczumanczu, jego gniew jest na poziomie 28 punktów, więc jeszcze ma się dobrze. Dobra, Gostek musi poczekać, ja muszę... co ja muszę zrobić? Przede wszystkim, jak jesteśmy tak blisko, to zobaczmy, czy my mamy jeszcze na magazynie sprzęt do nurkowania, bo to ludziki czekają. Nie mamy. Czy mamy? Mamy, dobra. O, widzicie, ja dodaję 4. Jeden gdzieś jakby... Nie wiem, o co tu chodzi. Jeden się nie dodaje. Teraz tak, tutaj po drodze Gostka zaleję. Ile mam paliwa? 124 litry, więc jeszcze ok. Dobra, i ty poczekaj. Zatankujemy jeszcze łódź, żeby tutaj zwolnić miejsce. Znaczy łódź, no, skuter. Amelka odpoczywa, ja chyba tam do niej pójdę za chwilę. Dobra, części do warsztatu przyszły, kuźwa. A w ogóle właśnie, bo my nie byliśmy tam, gdzie pracownicy, trzeba by ich namierzyć, gdzie oni sobie nocują. Jeszcze tego Gostka w garażu skończę, żeby tam zwolnić miejsce. Jeszcze to jedno koło. Dobra. Jak ty to, synu, zrobiłeś, że wszystkie koła żeś... Znaczy, to prawie wszystkie, to 3 rozwalił. Dobra, 150. Pan Władza zajechał. Pana Władza zaleje. Już, panie Władzo? No i teraz tego gamonia. Dobrze, mamy jeszcze łódź. Kuźwa, no ja nie... Nie nadążam. chodź tu. Dobra. No i proponuję, żeby może zrobić chwilę oddechu. Popatrzeć, gdzie ta Amelka mieszka. Bo ona to w przyczepie, nie? Co, tutaj jest ten, tutaj jest wjazd na stację. A można w ogóle tam iść? Czy tu jest jakiś... Tu jest... O kurde. Zawróć. Aha, nie, dobrze, już. No. Chciałem pomóc. Uziwa, chciałem pomóc. O, dzień dobry. Czyżby pan był tym, dzięki któremu zrobię wyzwanie? Najprawdopodobniej. No dawaj.
Dobra, to jedno mamy. Jeszcze jedno kółeczko u niego. Ile tam mamy? 2600. Znowu tym czuczumanczu będę musiał się kuźwa zająć. I tu chyba lusterko jeszcze było. Dokładnie. I syru, i elegancko. No i proszę bardzo. Aha, i mamy kolejne wyzwanie, proszę państwa. Mamy zatankować 30 łodzi. Również mamy zatankować 30 samochodów, mamy obsłużyć 40 klientów, mamy wynająć 40 sztuk sprzętu do nurkowania, tyle samo do surfingu. Klienci w ilości 6 mają skorzystać z toalety, z pryszniców też 6 klientów ma skorzystać, mamy naprawić 10 wozów i umyć mamy 10 wozów, czyli jeszcze myjnia będzie potrzebna. Ciekawe. Posprzątajmy tu trochę. Ja tego nie będę wywalał. Jednego wola mogę ze sobą już zabrać. Także to cały czas wyzwania. Te same, tylko że się liczby zwiększają. Ale co, no jak chcemy rozwinąć stację, to... to robić trzeba. Uhuhu. Co tu się wydarzyło? Ktoś śmietnik wypełnił, no i o. Zadowolony z życia. Dobra, obsłużmy tych klientów. No i okej, to mamy z głowy. Dobra, dobra, proszę pani. Elegancko. Pracownik. Houses. A nie, te domy to gdzieś na pala, to są domki, jakieś takie cottage, czy jak to się tam kuźwa nazywa po angielsku. Czyżby ona tam była? Tak. A ja przyczepy szukałem. Ależ ten pomost zrujnowany jest. Kuźwa nie za dobrze ci? Praca. Jak to się... Dzień od 8, a która jest godzina? No jest 8. Spierdalaj. Ja ci zaraz tu pokażę, kuźwa. Nie kręć dupą. Dobra, co my tam mamy zrobić? Mamy zatankować łódkę. Ta przynajmniej będzie tankowała pojazdy. No musiałem specjalnie do niej iść, ty kuźwa. Lampucera jedna. Aha, to ona tankuje łódkę, dobra. Ona łodzie tankuje, dobrze, to ja zatankuję pojazd. Zanim ty tam dobiegniesz, to ci się dzień, kuźwa, pracy skończy, to się przychodzi przed pracą, a nie po pracy. O, czekajcie, bo tu jest jakaś ryba. Zaraz przetestujemy to wyrzucanie do wody, tylko zaleję tutaj. Przyjrzałem się kogo? A, gołego, grubego. Dobrze, podnieś i... Mówicie, żeby wyrzucać ryby do wody. No to sprawdźmy to. Gdzie ja to mogę... Gdzie ja to mogę zrobić? Gdzie ja to, tam gdzieś na głębszą, żeby sobie popłynęła, tak? Jop. I czuczumanczu ma 32 punkty. Zobaczmy. Okej, okay, dobrze. No, mieliście rację. Także dzięki za protipa. Tego gamonia obsłużę i zaraz zamówimy ten. Paliwko. Sprzęt do windsurfingu. No i inne tam jakieś, bo być może jakieś produkty trzeba będzie. A jej co się stanęło? A, bo ona sprząta jak nie tankuje, dobrze. Dostawa. Dostawa paliwa. Proszę uprzejmie. I w takim wypadku jeszcze... Zobaczmy, co jest na półkach, czemu na półkach nie ma. No jakieś tam smakołyki można byłoby zamówić. Dostawa, produkty.
napoje. Wezmę takie wszystkie, o. Smakołyki także. Co tam się stanęło? Za mało miejsca w magazynie, aha. Mam nadzieję, że mi się to nie wykasuje, ale skoczmy do garażu, bo tam chyba można trochę ten magazyn udrożnić. O, aż ci los. A, lusterka dodawałem. A kredki? Nie to chciałem. Dobra, weźmy tego gamonia tutaj na ten. Na warsztat. Kółeczka widzę, że potrzeba zmienić. Drzwi oraz lusterka. No dobra. No dawaj, to chciałem. Czyli akurat mi weźmie i zużyje wszystkie kółka. Dobra, to jedno mamy. Teraz tak, no tutaj mogę mu jeszcze kredką oświecować. Dobra, elegancko. Drzwi naprawione. Teraz jeszcze lusterko. I drugie kółko zostało. Po drugiej stronie, zdaje się. A nie, jeszcze lusterko jedno. Kurde felek. No i dobra. Tego mam z głowy. Okej, teraz jeszcze... Wy poczekacie. Amelko, ty nie masz co robić? Łódź jest, kurczę, do zatankowania. Właściwie to skuter. Dobra. Ten se pytonga na kondę już tam wziął i... machnął, a my sprawdźmy zatowarowanie. Nie, znowu jakaś niepełnosprawna umysłowo pracownica mi się trafiła. Czyli wykasowało mi wszystko, dobra. No bardzo nieładnie. I co teraz mogę zamówić? Nie, dalej kuźwa jest za dużo. Dobrze, zrezygnujmy na razie z tego i z tego. Jeszcze z tego. Kuźwa. Ty, no co ty pierdzielisz? A, bo to jest 200 max. Dobra, sorry. Trzeba ten magazyn powiększyć. Dobrze, zanim towar przyjdzie, to tych miglansów tutaj obsłużę. Ło! Ja bym puścił. No proszę państwa, dwoje się i troje. Trzeba przyznać. Ona nam niczym nie pomaga. Nie wiem, do golasa się przykleiła teraz. Dobra, mamy tutaj miglansa przy paliwku, to jego zalejemy. Dobrze, płynie towar. A to teraz tak, to z tymi rybami to będzie, proszę państwa, w tej chwili taka sytuacja. Prawdopodobnie, że Amelia jak będzie sprzątała, to ona te ryby to zutylizuje, nie? Ona to do wora je wrzuci, a nie do wody. Dzięki. Ciekawe kuźwa, jak on tą łódką przewiezie masę towaru, jak my weźmiemy i rozbudujemy magazyn i wielkie zamówienie zrobimy. Dobra. Porozkładajmy ten towar. Aha, półki na przekąski. No dobrze, czyli tutaj nic nie zamówiłem, czyli napoje tylko.
Umieść 10, 10, 10, 10, 10, 10 i resztę ile wlezie. Aha, czyli to już jest koniec. Dalej nie wlezie. Alkoholu nie mam. Sprzęt do windsurfingu, tak? Tak? Tak. Dobra, dostawa. Produkty. Surfowania. Weźmy, może nie wiem, bo tam 4, to weźmy 8 i do nurkowania może też się zmieści 8. I strój. Teraz ulepszenia, zobaczmy. Magazyn poziomu 4. No mogę odblokować stację poziomu 4 za 350 dolarów. Wówczas będziemy mieli do dyspozycji myjnię samochodową, gdzie oczywiście trzeba ją będzie również wykupić. Dodatkowy dozownik paliwa, pojazdów wodnych, kolejną przyczepę pracownika, aerograf, nowe półki, nowe dekoracje, sru. No i dobra, i ten ciul zadowolony jest, także gitara, bardzo dobrze. Elegancko. Dobra, panienkę obsłużymy. Spadło mu tam ten gniew na 25 punktów, więc dobrze. No dobrze, panienko, fajna jesteś, śmigaj, uciekaj. I kolejna. No i dla ciebie też. Dobra, to teraz tak, zobaczmy dalej ulepszenia. Tutaj jesteśmy, tak? Magazyn poziomu 4, 750 dolarów kosztuje, ale pojemność ekwipunku 250, pojemność paliwa plus 150, wymagany wyższy poziom budynku. Ale jakiego budynku? No, przecież to już jest odblokowane. Bo tu magazyn. Mamy w ogóle nie rozbudowane. Dobra, rozbudowujemy to. Ile mamy pieniędzy? 2600. Proszę. Pewnie, no ja potrzebuję trochę więcej miejsca w magazynie. No duża rozbudowa dzisiaj, proszę państwa. No ale jest to wymagane. Okej, i dalej zobaczmy. Czyli teraz wychodzi na to, że poziom trzeci za 500. Też mogę, nie ma problemu. Z myjnią jeszcze się tam wstrzymam. Ale do magazynu to potrzebujemy trochę rzeczy wrzucić, więc tu miejsce z pewnością będzie potrzebne. Teraz tak, zamówmy. Dobra, zamówmy te smakołyki. Tutaj się nie udało. I mamy też alkohol, więc alkohol też jakiś tam zamówię. Coś ten alkohol trochę słabo schodzi, nie? Dobrze, jeszcze mogę. Papierosy, ale to nie mamy na papierosy miejsca. Trzeba było półeczkę kupić. No i co ja mam z tym zrobić? No dobra, no niech będzie. I tak musimy się rozwinąć, więc. Jak? Aha, zamówienie. Kuźwa. Zapomniałem o nim. Jeszcze musimy podskoczyć i sprzęt do surfowania tam wywalić, bo nie ma. No tak, czyli tylko jeden może przyjechać, no, wiadomo. Ta moja Amelka to co ona? Już poszła sobie, nie? Drugiego pracownika na zmianę by wypadało tam do tych łodzi dać. Czyli jak ona kończy, to żeby drugi pracownik tam śmigał, nie? Jak oni tu chcą po nocy surfować? Oszaleli?
Dobra, dodaj wszystko. Mamy 13 takich tych. O, widzicie? Znowu się nie dodało. Cholerstwo. No dobra. Niech, no, niech i tam im będzie. Się nie będę przejmował. Czuczumanczu, gniew na poziomie 7 punktów. Więc można uznać, że Czuczumanczu jest zadowolony. Powiedziałbym nawet, że bardzo. Tutaj mamy przy kasie jeszcze bilanców. Więc ich tutaj obsłużymy. Jeszcze? No jeszcze. Dobra. No i co? I ja myślę, proszę Państwa, że ja poobsługuję do końca tych ludzików. Natomiast z Państwem już się pożegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.